Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku i kolejnej serii Zagrajmy w Warhammer 3 Total War. Teraz większość osób przeciera pewnie oczce zdumienia. No przecież Ragnar mówiłeś, że już nic więcej z Warhammera 3 nie zagrasz. Że ostatnia seria była adekwatnie końcową serią, ponieważ nie byłeś zadowolony z kierunku, w jakim rozwija się gra i z tego, w jaki sposób wygląda. Poniekąd tak. Z drugiej strony natomiast u mnie z Warhammerem jest tak jak w starym dobrym małżeństwie. Jak się pokłócę, to w końcu się pogodzę. I właśnie ten czas nastał. Słuchajcie, dajemy sobie jeszcze może szansę. Zobaczymy, jak nam się będzie grało. Marzy mi się mała kampania, w zasadzie mała kampania. No, nie zakładamy żadnego dalekosiężnego celu, prawda? Ale bym chciał zagrać, moi drodzy, jako Imperium mamy wersję 5.0.1. Więc chciałbym poprowadzić Imperium i zobaczyć, w jaki sposób gra się teraz Imperium, ponieważ dawno tego nie robiłem i sprawi mi to nie lada przyjemność. Mamy też nowego Lorda Imperialnego i to jest Wizeland i Null. Specjalistka od artylerii i specjalistka od magii. Swoją drogą podobno bardzo fajna bohaterka na Karma z Nowym Smoku. Natomiast ja bym chciał raczej nie prowadzić nowego bohatera, nowego Lorda, bo... Nie wiem, jakoś tak, powiedzmy, chciałbym starodawnie nowego, starego Karle France poprowadzić i utożsamić się z całym Imperium, czyli spróbować zjednoczyć całe Imperium pod jednym spójnym berłem. Więc nastawiamy się mocno na dyplomację, zobaczymy, czy gra się tak, czy da się tak grać, prawda? Czy da się grać w formie nie tylko pędząc przez siebie na chybił trafił w związku z podbojami, czy można tutaj też planować dalekosiężne strategie i czy wszystko będzie i tak ogarnięte w jednym wielkim chaosie wojny i generalnie czego się nie da przewidzieć, bo Warhammer 3 moim zdaniem cierpi na po prostu za bardzo przesycenie troszeczkę tych frakcji, zbyt dużą ilość prowincji i zbyt duże jakby wymieszanie tych prowincji między sobą, gdzie wszędzie rozgorzała tak naprawdę wojna, wszędzie jest wojna tak naprawdę i jest jeden wielki kocioł, w którym ktoś, jakiś wariat miesza jak w garnku, takim gigantycznym. Więc zobaczymy sobie, słuchajcie, zobaczymy. Historii nie będziemy czytać za bardzo, szczegóły Lorda tutaj dla was, tylko przypomnę, pozwolę. Posiada dostęp do mechanik krabów elektorów, dzięki którym można odblokować potężne elitarne jednostki, zawodowe oraz przedmioty, odporność na kary dyplomatyczne, wynikające z naruszeń granicy regionów Imperium. To jest akurat fajne. Zdobyte punkty oddania plus 25, nie wiem czy są punkty oddania, będzie trzeba zobaczyć w grze. Zasięg ruchu na mapie kampanii plus 10% wszystkie armie. O, wreszcie ktoś pomyślał o tym, żeby może Imperium było w stanie doganiać wampiry, które mimo, że są zombiakami, uciekają jak nie powiem co. Łykka musi. I plus 5 za każdą sprzymierzoną frakcję do rozwoju. Więc zobaczcie, niby już efekty frakcyjne bardzo mocno jakby promują grę dyplomatyczną. Fajnie. Efekty Lorda. Może uzupełnić na neutralnym terytorium. Tego też chyba nie kojarzę, żeby to było. Utrzymanie minus 20% dla zawodowych jednostek elitarnych hrabów elektorów. Fajne, bo są takie potężne jednostki, które po prostu możemy werbować w zasadzie od chwili, gdy mamy jakiś bardzo dobry stan albo wsparcia ze strony jakiegoś elektora innej nacji, na przykład jednego z nich, ewentualnie jak skonfedrujemy i przypiszemy naszego lorda jako hrabiego elektora dla chociażby, nie wiem, Reichlandu, Wieslandu, Midlandu, Nordlandu i tak dalej, Talabeklandu, to jest bardzo tutaj dużo. Dodatkowe 5% do siły broni i siły ostrzału na każdy poziom doświadczenia dla wszystkich zawodowych jednostek elitarnych. Mniej przydatne, 5% to mało, natomiast nasze jednostki, znaczy głównie Armia Imperium składa się na frakcję, która w głównej mierze, przepraszam bardzo, może zacznijmy od tej strony, stawia jednak na walkę dystansową. Oni mają kilka silnych jednostek do walki w zwarciu, natomiast nie jest to na pewno frakcja, gdzie miecznicy, halabardnicy, czy chociażby włócznicy, albo tym bardziej gwardziści będą waszymi jednostkami kierującymi, czyli jednostkami, które pociągną wam bitwę. No bo patrząc nawet na ich statystyki, słuchajcie, to jest niby elitarny oddział, gwardia elektorska, piechota z wielkimi mieczami, przebicie pancerza bardzo fajnie, ale atak z warsztatu tylko 32, obrona tylko 30, siła broni tylko 35, gdzie zwykli miecznicy mają tak naprawdę niewiele mniej, czyli 32, 32, obrona, atak, 32, to obrona 30, już mniej, prawda? Siła broni 20,
28, no tutaj troszeczkę lepiej, 35, ale i tak jest to mało w porównaniu na przykład do takich bloodletterów z wielką bronią, które są wręcz maszynkami do mielenia mięsa i oni faktycznie są w stanie kierować, albo ciężko opancerzonymi jednostkami chaosu, które nie dość, że mają genialną odporność, to i fajne ataki w zwarciu, czy orkami zaprawionymi w boju i nastawionymi właśnie na takie armie typowo ofensywne do starcia bezpośredniego, gdzie atak jest bardzo wysoki, ale obrona niewielka, prawda? Więc my bardziej skupiamy się po prostu na strzelcach, na artylerii i na raczej wsparciu ze strony jednostek takich typowych pieszych, żeby jak najdłużej wytrzymać i wystrzelać przeciwnika. Dobra, wejdźmy jeszcze sobie, słuchajcie, w ustawienia. Mam bardzo trudny, legendarnego nie ustawiam, bo nie lubię legendarnego. Tutaj nic nie miesza, nic nie zmienia, wszystko domyślnie. Więc jeszcze raz, Imperium, mapa, zaczynamy w tym miejscu. Historia dla was, jeżeli chcielibyście przeczytać i rozpoczynamy. Zobaczymy, jak długo wytrzymam. Seria też wskakuje tak troszeczkę na miejsce, słuchajcie, Banishera. Jakoś tak nie chciało mi się... Miałem dzisiaj właśnie zacząć nagrywać Banishera, mi się nie chciało. Tak myślałem, czy nagrać Stellarisa, bo tutaj też trzeba kolejne odcinki zrobić, ale pomyślałem, że cholera, jasno, wyszedł ten nowy patch, nowe DLC, które o dziwo nie dostałem od Creative Assembly. Właśnie tu jestem zdziwiony, że nie przysłali mi, słuchajcie, musiałem kupić za własne pieniążki. No ale to nie jest wielki problem, chociaż 100 kosztowało. No to nie jest tanie DLC. Natomiast pomyślałem, że jest to dobry moment do tego, żeby właśnie wrócić, troszeczkę zasiąść ponownie. Planuję też w ogóle powrót do trzeciej ery, tylko że na starszym patchu, a może też zagramy sobie w starego Mossa, czyli też submod do trzeciej ery, nie tylko Divine and Conquer. Ale to wszystko sobie jakby z czasem poogarniamy. No i oczywiście cały czas będzie prowadzony dalej Skyrim, cały czas będzie prowadzony dalej Stellaris i seria dla patronów pod nazwą Kroniki Myrtany, więc jeżeli chcielibyście mi do niej dostęp, za nawet symboliczne 5 zł wsparcia patronite'owego otrzymujecie już dostęp do ponad 23 odcinków z tejże serii i kolejne 14 jest chyba nagranych, więc one się systematycznie codziennie ukazują, więc zachęcam do patronite'a. Dobra, zaczynamy. Pamiętam, że pierwsze, co musieliśmy zrobić, to uporać się z secesjonistami. Ciekaw jestem też, czy może troszeczkę bardziej ulepszyli wydajność gry, która już jest, słuchajcie, nie jest zła, ale zawsze miłoby było widzieć ją lepszą. Co też z zadowoleniem stwierdziłem, moi drodzy, na moim laptopie, który kupiłem, gra lepiej mi działa niż na stacjonarce. Ale to śmieszne, taki troszeczkę fakt jest. No dobra. Droga do zwycięstwa. Rejklan. Imperator Karl Franz musi bronić Imperium za wszelką cenę, budując jego autorytet i jednocząc cały lud pod swoim sztandarem, albo poprzez wsparcie i obłaskawianie hrabych elektorów, albo dzięki sile oręża. Aby rozprawić się zarówno z zagrożeniami, jak i zagranicznymi, jak i wewnętrznymi, wrogami Imperium, Karl Franz może korzystać z machinacji elektorów, aby przeprowadzić specjalne działania w obrębie swoich włości oraz frakcji hrabiów elektorów, jednocześnie manipulując jednostkami dyplomatycznymi. Kiedy już uda mu się zjednoczyć Imperium i zmiażdżyć jego wrogu, zwycięstwo w kampanii będzie jego. Więc naszym głównym celem, moi drodzy, jest zjednoczenie całego Imperium. Zobaczymy, czy nam się to uda i oczywiście pokonanie Vlada, czyli zajęcie Sylwanii. To jest nasz cel priorytetowy. Później zobaczymy. Mamy pierwszą misję. Pokonaj w armię następujących wrogów. Okej, okay. Zrobimy to sobie bardzo szybko i sprawnie. Więc od razu, słuchajcie, zaczniemy od tego nawet. Drobne zwycięstwo. Raczej zależałoby na tym, żeby ponieść jak najmniejsze, słuchajcie, straty, więc ja sobie to pozwolę rozegrać na mapie bitewnej. Czekaj, zobaczymy, jak gra działa. Co po tych wszystkich nowych paczach i tak dalej. Wiem, że jest też kilka nowych jednostek, o, fajna mapa w ogóle, kilka nowych jednostek, słuchajcie, zaczęło się pojawiać także po stronie Imperium w związku z nowym patchem, co mnie cieszy. Dobra mapa w ogóle do strzelców, do artylerii, bo tutaj możemy sobie ładnie to rozstawić, że to nie jest bloker wystający, tylko raczej skarpa. Dostaliśmy jako Imperium nowych jeźdźców, chyba nowy rodzaj artylerii i jeszcze coś tam jeszcze było na pewno. A nie, zobaczcie, fajnie, dobra, to możemy tutaj wykorzystać sobie nawet tą artylerię w sumie. I czemu by też nie skorzystać z tego motywu? Idealnie, tam będziemy szczelać. Plus dodatkowo was ukryjemy w lesie.
Dla nich najlepiej, najbardziej liczy się oczywiście moment, w którym mają ładne pole do strzału, czyli jest to, jest precyzyjnie, tutaj widzicie, mamy górkę, więc już nie jest dobre miejsce dla nich, żeby strzelać. I też za bardzo nie liczy się dla nich, powiedzmy, rozpiętość szeregu, bo i tak wszyscy będą napierdzielać jak wariaci. O, to myślę, że będzie całkiem dobre pole do strzału, świetnie. Więc tak, Franca oczywiście będzie tankować, natomiast reszta... Miecznicy mogą być za wami, zaatakujecie wroga, który będzie ewentualnie atakował z flanki, tu sobie rozstawimy ich. Halabardnicy, przypuśćmy gdzieś tutaj, będą bronić dostępu do naszej artylerii, a wyślemy, słuchajcie, naszą gwardię Reichlandu, żeby zajęli się kusznikami. I przy okazji strzelamy od razu, słuchajcie, strzelamy myślę, że w szermierzy. Mają największą odporność przeciwko strzelcom, z uwagi na posiadanie tarczy. Nie, bo trzeba wam powiedzieć, że na razie bardzo ładnie to działa, fajnie. O, pierwsze ostrzeleci. Uwielbiam patrzeć. No, celność taka se. Ewentualnie możemy tutaj nawet starać się ich ostrzelać. Dobra, na razie możecie, że nic nie robią autentycznie. Uderzymy w nich i się wycofujemy. Pięknie. To jest typowa szarżująca jednostka. Co, nie macie czystego pola ostrzału oczywiście, do tyłu. Co, dobra, wygnaliśmy mu dwie jednostki, więc nie jest źle. Do tyłu. I teraz dopiero atak. Poczekamy, aż nasi wejdą. Zasięg buffu, który da nam 24 ataku w zwarciu. Bardzo ładnie. I gwardia zatacza koło i atakuje. No to tutaj nie będzie problemu z... ich. Dobra, na tą stronę, ty też na tą stronę i wy, jakbyście mogli, zastrzelić lorda. Bo trochę nim uciekniemy, ale za to przy ostrzale on będzie tracił mnóstwo HP. Nawet Karl może z nim zacząć walczyć. Też do tyłu. Na tym poziomie nasz lord niestety jest chyba słabszy od niego. Chociaż przy wsparciu strzela... A nie, piękne straty mu zadaje. Bardzo ładnie. Dobra. I to by było na tyle. Ale może wykończymy go faktycznie. Dobra, Franca, niech się... O, idealnie. Do przodu. Gwardią polecimy jeszcze na strzelców. Mortar!
Idealne trafienie. Dobra, ale zanim wyjedziemy, minimalny buff do doświadczenia. Troszeczkę się przygotowałem, słuchajcie, do tej serii, w sensie takim, żeby patrzeć mniej więcej, jak tym Imperium zagrać na tych nowych patchach. Więc nie jestem absolutnie zielony, zatem to możecie przyjąć za informację taką dobrą. Nie jest to po prostu taki na żywioł, a, chujzie na juzie, siada gra. Nie, no niekoniecznie, więc właśnie nastawiłem się bardziej na wykonanie tych założeń, które sobie tutaj zaplanowałem. Dobra, zakończmy bitwę. Straty minimalne, właśnie o to mi chodziło, żeby może od razu próbować zająć osadę. A jeżeli się to nie uda w tej turze, bo nie wiem, czy mamy na tyle punktów ruchu, żeby pójść dalej, no to oczywiście będzie to poziom dla naszego władcy, dla imperatora. Mi sprawia przyjemność, powiedzmy, granie tymi innymi bohaterami, czy legendarnymi lordami imperialnymi, ale jednak wiecie, grając kurczę Imperium, no to chciałoby się być tym imperatorem, prawda? Tą główną frakcją zasiadać na stole. Dostaliśmy prestiżu dużo i to fajnie, bo tego prestiżu będzie potrzebowali bardzo dużo na początku. Coś tu zmieniono. Bo wcześniej to było tylko 1, 2, to były numery dziesiętne, a teraz mamy... W zasadzie, czekajcie, nie. Wcześniej było 1, 2, albo 0, 1, albo na minusie, prawda? Plus 1, plus 2. Dobra, co my tu możemy? Doświadczenie zabrać, uzupełnianie, skarbiec. Na tym wiecie co? Weźmiemy sobie doświadczenie. Bo skarbca to zbyt dużo nie dostaliśmy. Wróg zabity w boju, świetnie, wypełniono. Skarbiec plus 500 i powinniśmy móc zająć i zajmiemy też, ale jednocześnie, słuchajcie, myślę, że doświadczenie dla jednostek naturę jako pierwszy perk. Lecimy. I tu już możemy zrobić sobie faktycznie na automacie. Okupacja. Cudownie. Co ja chcę wyrzucić? Na pewno wyrzucimy stąd koszary. Na pewno tutaj zbudujemy przychody, rozwój, pastwiska. Na pewno rozbudujemy stolicę regionu. I na pewno imperator otrzyma, słuchajcie, plus 5 do zasięgu ruchu. Brzmi fajnie. Ale mnie bardzo interesuje korpus Rajtarów, który zwiększy mi obrażenia, bo mamy bazowo plus 10% przecież poruszania się, więc tak poruszamy się statystycznie szybciej niż większość armii na mapie świata. Zatem korpus Rajtarów ulepszy nam to, co jest naszą największą siłą, czyli na razie jednostki po prostu strzeleckie. Więc szansa na powodzenie jest 10%, świetnie. O, uzyskano standard. Totem z kości lisza. Ataki stają się atakami magicznymi. Dobra rzecz, bo dla nich moglibyśmy zrobić ataki magiczne od razu. Ewentualnie dla strzelców. Od razu, słuchajcie, inwestujemy też w... Myślę, że dwie jednostki łuczników weźmiemy, jako najbardziej podstawowe. I przy okazji zwerbujemy dodatkowego lorda i będzie to arcykapłan. Mam jeszcze wielkiego łowczego i mistrza inżynierii. To jest w ogóle ktoś nowy. Ciebie wcześniej nie widziałem. Mistrzowie inżynierii. I właśnie, to chciałem zobaczyć, bo tu się coś zmieniło. Widzicie? Bo wcześniej to były pojedyncze punkty. Teraz są dziesiąte. Teraz to idzie jakby w setki. W 100 punktów. Autorytet w Imperium. Jeżeli jest na przedziale od 51 do 75, stagnacja. Rozwój plus 3, bo mogliśmy na przykład często poświęcić na przykład jeden autorytet Imperium w zamian na przykład za Konfederację. Albo uzyskać jeden punkt tego autorytetu w zamian za na przykład zażegnanie konfliktu pomiędzy dwoma frakcjami w Imperium. Zatem wojny, przeciwko wojnie domowej. Teraz to zupełnie przemodelowali i cieszę się, bo w moim odczuciu na początku działało to źle. Dobra, im więcej krain Imperium znajduje się w rękach jego dzieci, tym bardziej szanować cię będzie twoja frakcja. Autorytet w Imperium to miara tego, ile regionów w Imperium znajduje się pod twoim wpływem. Jeśli chcesz czerpać koszty z autorytetu w Imperium, zabezpiecz granice imperialnych prowincji i w miarę możliwości odpieraj ataki najeźdźców. Własne Imperia 66, no i mamy łącznie rozwój i kontrolę. Na wyższym poziomie jest rozwój, kontrola, czas uzupełnienia najemników. Minus 15 dla wszystkich zawodowych jednostek elitarnych
i później przychody ze wszystkich budynków plus 10%. Fajne. Natomiast na minusie mamy minus do rozwoju, minus do kontroli. Czyli lustrzane odbicie. I co turę zyskujemy też prestiż. Fajnie. Więc tak, budynkami się zajęliśmy. Chciałem zwerbować dodatkowego lorda. Będzie to arcykapłan. Masz tak, pancerz, obrona w zwarciu. Aura dyscypliny, wpływ w postaci na dyscyplinę. Nie. Zdecydowanie, słuchajcie, dajemy mu wytrwałość. Czyli tylko patrzę, że ten w zasadzie ma tyle samo, bo 95. Ten ma niby plus 25 pancerza, więc powinien być teoretycznie lepszy, a statystyki się nie polepszają. Dobra, werbujmy go. Bo generał Imperium, on jest bardziej atakującą jednostką, ten jest bardziej taką jednostką typową defensywną. Dobra, bierzemy tego kapłana z wytrzymałością. Aj, ma te 125, dobrze. Przy okazji masz smoczy ząb, kontrola lokalna prowincja, to jest dla naszych. Moglibyśmy ci zrobić ataki magiczne, ale niekoniecznie, to akurat tobie damy. Stań sobie tutaj, będziesz mi potrzebny później. Dobrego nam się w ogóle, dobre nam się trafi na początek. I co robimy dalej? Piechota, doświadczenie. O, jest pancerz, odporność na ostrzał, pociski. Amunicja dla jednostek dystansowych, koszt wermuchu dla jednostek dystansowych. Mógłbym od razu pójść, słuchajcie, w silosy zbożowe. To jest tempo uzupełnienia strat i rozwój, plus 10. To będzie chyba najlepsze. Ale później zrobimy sobie prawdopodobnie drzewko pocisków. Imperialny Uniwersytet, kontrola plus 2. Oj, sporo pozmieniali, słuchajcie, w tym patchu. Bardzo dużo dali nowych rzeczy. Cieszy mnie to, że właśnie wybraliśmy sobie to Imperium. I możemy też kupować, słuchajcie, rzeczy za prestiż. Hrabowie elektorzy. Dobra, zacznijmy od silosów zbożowych. Budynki ogarnięte, teraz przyjdzie czas na dyplomację. Jeszcze zobaczmy sobie tych hrabiów elektorów, czy tutaj się coś pozmieniało. Tu mamy 4, chodzi mi o wierność oczywiście. Im mniejsza wierność, tym gorzej. Tu mamy 6, tu mamy 8, 5. Oni są takim troszeczkę jakby państwem w państwie. Oni się nie uznają za imperium, więc następnie mamy 6, 7... 7, 5. No, wlat jako część Imperium. W zasadzie to nie stanowi części Imperium. Reikland 6 i mamy jeszcze. Siegfried jest oddzielnym lordem. A tutaj Balthazar Geld. Tym przypadkiem nie startuje na początku gry. Widzę, że. Amethyst Guardian. Elsherd von Draken, fajna nazwa, ma wielką kosę. Ma duży problem ze spaczeniem wampirycznym u siebie. 50% spaczenia wampirycznego. Okej, okay. Czyli co? Co ja tu mogę zrobić? Rozszerz, zakończ turę, co to jest? Helmgard jest nasz! O! Helmgard jest nasz! To wcześniej też nie było nasze, tylko było należało do secesjonistów. W ogóle trudna była bitwa generalnie o Helmgard, najłatwiej było wywabić ich z murów tej twierdzy, ale to w sumie fajnie, że mam ją od początku. Kontrola to nie, bo ty w zasadzie pieniędzy nie dajesz na tej prowincji. Wpływy z opłat handlowych plus 5% frakcyjnie, no to możemy podnieść. To mnie bardziej by interesowało rozwój po prostu, żeby jak najszybciej budować kolejne tutaj poziomy rozbudowy tej twierdzy. I technologii, znaczy jeszcze szybkie, słuchajcie, umowy. Więc tak, umowy handlowe najpierw. Możemy z Tala Becklandem. Czy Tala Beckland generalnie jest lubiany przez innych? Jest tak lubiany. Nie ma żadnych wrogów z tego, co widzę. Spróbuję z nimi podpisać. Trochę pieniędzy wycyganić od razu. Złóż ofertę, jak najbardziej. I teraz tak. Baston i Parabon. Jedno i drugie się lubi wzajemnie chyba. Tak, zobaczymy. Tak, są neutralni. Ci mnie trochę bardziej lubią, więc od razu podpiszemy. I umowy handlowej nie chcą, ale słuchajcie, pakt o nieagresji jak najbardziej się przyda. I podpiszemy też pakt o nieagresji z Parabon. Dodatkowe pieniążki.
Tu moglibyśmy z Lodowym Dworem podpisać. Ile by mnie to kosztowało? 1000 za mało. Nie. Lodowy Dwór zdecydowanie nie będzie mnie teraz interesować. Pozostałe. Talabeklantem dostęp wojskowy też mnie nie interesuje. Zresztą my mamy dostęp wojskowy i tak z bazy. A to odpuścimy sobie więcej dyplomacji, już tego nie ruszamy. Ruszamy natomiast do kolejnej tury, moi drodzy. No, gdzie będzie trzeba ruszyć na Ubersreik. Piękna nazwa. Cudowna po prostu. No, więc tak. Siup, inna sonatura. A ja sobie robię łyk i kawuś cały czas. Od razu mówię, słuchajcie, ten odcinek wleci wam dzisiaj. Dzisiaj mamy 3 maja, majówka, tak zwana. Zatem mam nadzieję, że będzie wam się podobać ta odskocznia. Troszeczkę od serii, które mamy. My mają niską oglądalność, więc trzeba podnieść tą oglądalność właśnie za pomocą fajnego, soczystego Total War'a. I chyba nie ma nic lepszego właśnie jak sprawdzenie nowego patcha w Warhammercu najnowszym. O, jeszcze proszę bardzo, jedna rzecz. Sojusznicze frakcje, najszybciej, frakcje wroga wolno, frakcje neutralne najszybciej. Chodzi o przesuwanie się pionków po mapie. I właśnie, i odznaczać sobie od razu ten klawisz, bo on wtedy będzie wam przewijał wszystko, co się tylko dzieje w trybie błyskawicznym, a my chcemy widzieć wrogów. Jak się dzieje? Poparcie kolegiów. Zwerbowano bohater, czarodziej bitewny. Jaki czarodziej? Jest to ognisty czarodziej. Niejasny czarodziej, kurwa. A ja chciałem ognistego. Czekajcie, nie, to jest ognisty czarodziej. Ohohohoho. Najlepszy nam się trafił. Albo on, albo nefrytowy czarodziej byłby jeszcze dobry. No to co, spróbujemy tutaj coś wykraść, technologię na przykład. 50% szans na powodzenie. Co jeszcze mogę zrobić na tobie? Atak na jednostki mogę spróbować zrobić. Fajnie. Czy mógłbym ci to... ten opis schować? Dobra, nieważne. Bo nie dojdę w jedną turę, prawda? Nie, na pewno nie dojdę. Więc staniemy sobie, moi drodzy, tu. Zwerbujemy dodatkowe jednostki, oczywiście. Naszymi dodatkowymi jednostkami będzie więcej łuczników. I bierzemy sobie też naszego kapłana, który będzie levelował razem z nami. A przy okazji, skoro mamy szansę i mamy też szansę spierdzielić to, więc spróbujemy wykraść technologię. Przyspieszyć sobie rozwój technologiczny. I sukces. Zazwyczaj nigdy sukcesów nie mam. Zazwyczaj, nigdy. Znaczy, zazwyczaj nie udaje mi się to. O tak. Ale masz dzięki temu level up. O to mi właśnie chodziło, bo od razu kula ognia ląduje na pierwszym poziomie. No. A w następnym turze będziemy kolejny. Co my tu mamy? Machinacje elektorskie. O, to jest w ogóle coś nowego. Panel machinacji elektorskiej umożliwia wydawanie prestiżu, by prowadzić w trakcie kampania działania specjalnie z wykorzystaniem dwóch zakładek dekretów imperatora i rozmów dyplomatycznych. Okej. Zakładka imperialnych dekretów pozwala na prowadzenie specjalnych działań wymierzonych w konkretne cele, co może ci zapewnić znaczne korzyści w imperium. Imperialne dekrety są w stanie wzmocnić twoje armie i osady, a niektóre oddziałują na frakcje imperium i hrabów elektorów, którzy jeszcze do ciebie nie dołączyli. Możesz wysłać im wsparcie, konfederować ich lub wypowiadać im wojny bez wpływu na wierność. Po wybraniu dowolnego działania wyświetlone zostaną jego efekty, które można dodatkowo ulepszać dzięki technologii władza imperium. Po wybraniu działania z niniejszego panelu zostanie ponadto wyświetlone możliwe cele, koszt w prestiżu i czas odnawiania. Po wybraniu odpowiedniego celu naciśnij ten przycisk. Rozmowy dyplomatyczne pozwalają polepszyć lub pogorszać stosunki dyplomatyczne między frakcjami. A, elfy miały coś podobnego. Tu wybierzesz dwie frakcje, które wzajemne stosunki dyplomatyczne możesz zmienić. Na początku kampanii jesteś w stanie manipulować jedynie relacjami między frakcjami hrabiów elektorów. Opracowując technologie powiązane z hrabiami elektorami, z czasem zyskasz możliwość wpływania na stosunki między innymi nacjami. To takie trochę upośledzone elfy od początku. I
Oj, przepraszam. Kłaczek. Naleję sobie coś do picia. O, nawet nie kłaczek, tylko po prostu fragment kawy. Przepraszam. Nie regulujcie odbiorników, już jestem. Wpadło mi kawałek fusa od kawy, nie w tą dziurkę. Więc tak. Po wyraniu docelowej frakcji przycisk popraw stosunki i popsuj stosunki. Fajne jest to, bo możemy, słuchajcie, doprowadzać do wypowiedzenia wojny pomiędzy jakimiś frakcjami. Dobre. Okej, okay, dziękuję za tę informację. No i faktycznie mamy tylko te nasze. No nie będziemy na razie tego wydawać, mamy bardzo mało prestiżu. Co możemy natomiast zrobić? Wezwanie do broni. Karl Franz rozkazuje zadać wróg bojowe. Należy zmobilizować armię. Koszt werbunku jest 25, lokal możliwe werbunkowe plus 1. Wyróżnienie zapewnia lordowi wskazanej armii 2,5 tysiąca doświadczenia. Fajne. Otworzyć wrota. Zapewnie jeden punkt nadwyżki ludnościowej w prowincji wskazanego regionu. Bravissimo! Zajebiste i tanie. Jeżeli chcemy szybko się zboostować. Super. Wow. No to jest mega. Inkwizycja. Spaczenie w prowincji wskazanego regionu imperium zmniejszone o 50. Jak fajnie poprawili imperium! Pobór. Wybrana armia natychmiast kończy jedną turę trwającego werbunku lokalnego lub globalnego. Aha, że jeżeli werbujemy coś 4 tury, przypuśćmy z werbunku globalnego, możemy wydać 1000 prestiżu na to, żeby na przykład w jednej turze zwerbować 4 jednostki gryfów, które się werbują globalnie, na przykład 5, 4 czy 6 tur. Spoko. Wyślij wsparcie. Stwórz słabnący z czasem armię dla wskazanej frakcji Imperium z wybranym regionie. Wierność wskazanej frakcji plus 2. Nie można zastosować we własnych regionach. Dobre. Rekwizycja. Wszystkie jednostki w puli werbowanych żołnierzy zawodowych, hrabiów, elektorów zostaną natychmiast uzupełnione. Bardzo dobre. Casus Belli. Legalnie wypowiedz wojnę wskazanej frakcji hrabiego elektora, nie tracąc wierności pozostałych hrabów elektorów. Zjednoczenie. Zawrzyj konfederację z docelową frakcją hrabiów elektorów o 10 poziomowej wierności. Wierność wszystkich hrabiów elektorów plus minus 2. Powiem wam, że mega to zrobili. Naprawdę, bardzo mi się podobają te zmiany na razie zastosowane. Dobra, Aldedorfie. Moi drodzy, w Aldedorfie chcemy doły z gliną jako produkcję. I puszczamy turę dalej, chyba że możemy znowu w szybkiej umowie coś sobie zawrzeć. I możemy nawet coś zawrzeć z Dworem Nocy. Nie, na pewno z Dworem Nocy nie będę handlować, nic nie będę robić z Dworem Nocy. A tu nam rośnie czy spada przyjaźń? Tak nie wiem za bardzo. Stoi w miejscu, jednym słowem. Ale z czasem to przyjdzie. Nie chcę płacić 1000 dodatkowych monet. Tylko za fakt podpisania umowy, która będzie mi dawała 60 na turę. Zbudujemy te zdoły z gliną, sami się przyczłapią. O, dobra. Festus się tutaj panoszy. A i będziemy, słuchajcie, też starać się aktywnie wspierać naszych kamratów w walce. I jeżeli jakieś frakcje upadną, to naszym priorytetem będzie je wskrzeszać. Otrzymujesz misję. Nawiąż stosunki handlowe z dowolną frakcją. Świetnie, bo teraz mi się to właśnie przyda, bo możemy... Właśnie, Lodowy Dwór już chce z nami handlować z tej prostej przyczyny, gdyż posiadamy, moi drodzy, doły z gliną. I od razu 63. Możemy handlować gliną. Oni mogą z nami natomiast handlować po prostu cło. Są to za cło. Bierzemy, ale dzięki temu zadanie wykonane. Dwór Noc na pewno mnie nie interesuje. 750 dodatkowego skarbca. Znaczy dodatkowe w skarbcu. Pięknie.
I co robimy dalej? Po pierwsze, będziemy tutaj sobie oblegać. Ma, no, dość taką solidną armię. 12 jednostek plus jednostki garnizonowe 7, co stanowi nie najsłabsze jednostki. My mamy 13. A, takie, powiem wam, może to być wymagające do przejęcia. Zwłaszcza, że ma gwardię lektorską. Może spróbowałbym go zasadzką wywabić. 70% szans powodzenia zasadzki byłby tu. Dołączymy ciebie tu. Więc on jakby jest niewidoczny. Spróbuję wywabić tą armię. Albo nawet jeszcze możemy minimalnie przejść w to miejsce, żeby się oddalić od miasta. Teraz wejdziemy sobie tu, włączymy tryb plądrowania i bardzo możliwe, że on będzie chciał zaatakować nas. Tylko pytanie, czy jestem w stanie jeszcze zwerować tutaj dodatkowych żołnierzy. No weźmiemy ich, skoro też widzę, że nie mogę. No to po prostu tryb zasadzki. I jestem ciekaw, czy to się uda zrobić. Jeżeli połknie haczyk, to fajnie. Jeżeli nie połknie haczyka, to trudno. To po prostu go zaatakujemy w następnej turze. Ale szansa jest po prostu na wywabienie połowy jego armii. Machinacje elektorskie mnie na razie nie interesują. Czy to mi spada co turę? Było 66 chyba. No jestem ciekaw, czy zadziała nasz plan. Nie, nie zadziałał. Dobra, zasadzka udara miniona została nakryta w trakcie, tempo uzupełni strat. No to w takim razie, słuchajcie, nie ma co zwlekać, po prostu rzucamy się na niego i tyle. Siup. Pyrrusowe zwycięstwo przy okazji. Tracimy tak naprawdę większość jednostek. Nie, będziemy go sobie, okrążymy go sobie. I drugą jednostką do boju. Nadal jest pyrrusowe zwycięstwo? Nie, tracimy, słuchajcie, tylko dwóch łuczników. I szybko przejmujemy dzięki temu. To nie jest zły plan. Jeszcze dalibyśmy... Ataki stają się atakami magicznymi, odporność na magię 25%. Albo to halabardnicy by dostali, albo nasi gwardziści. Gwardziści 33 ataku. Mają przebicie pancerza. Dobra, damy to tej jednostce. Będzie taktyczna. I słuchajcie, robimy to na automacie. Bo fajny przelicznik mamy. Nie uda mi się tego przelicznika uzyskać inaczej. A utrata tylko dwóch jednostek łuczników to jest naprawdę, tak naprawdę nic. Świetnie. Okupacja. A, i nie będę też stronić, słuchajcie, tutaj w tej kampanii, żeby na siłę prowadzić te bitwy, bo czasem jest tak, że w żaden sposób nie uzyskacie podobnego efektu przy toczeniu ręcznej bitwy jak przy automacie. Dlatego jeżeli jest fajny przelicznik i mamy szansę naprawdę zaoszczędzić jednostki, wybieramy raczej bardziej logiczną tutaj opcję, czyli zwycięstwo poprzez automat. Kamień oszusta. Podstwarza na feralny efekt minus 20 i kamień oszusta, feralny efekt plus 100. Wpływa na wszystkich wrogów w zasięgu. Dobrze. Odporność na magię 10%. Masz drugi poziom. Ładnie. Opancerzony koń bojowy. A to dobrze. Chociaż najbardziej bym chciał, żebyś ty miał nie konia, tylko tego swojego Pegaza bądź szpana śmierci. Ok, od razu korpus rajtarów i korpus rajtarów na najwyższy poziom. Świetnie.
Mak natomiast. Płonący czerep, no to jest zajebiste. Bierna umiejętność podsycanie ognia. Aktywuje się przy rzucaniu za czaru. Podnosi na ogień plus 20%. Dobra rzecz. Weźmiemy sobie podsycanie ognia i weźmiemy sobie płonący czerep, jeden z głównych naszych czarów ofensywnych. A co to jest to? Resetuje wszystkie punkty umiejętności. Żartujesz? Mogę rozdać je na nowo? Za darmo? A fajnie, jeżeli będę na przykład potrzebować szybko maga bojowego zamiast agenta, mogę go przeszkolić. O, to takie rzeczy to ja lubię. Takie rzeczy to ja lubię. Dobra, piechur na razie będziemy dawać mu, słuchajcie, w kontrolę, w żarliwość i tak dalej. Będzie nasz pomocnik taki. Mhm. Możemy sobie zrobić... A, czy mamy koszary tutaj w tym miejscu? Jak miło. Bardzo fajnie. To tych sobie zostawimy oczywiście. Dwóch mieczników bym sobie zostawił, chociaż najbardziej bym chciał mieć włócznik, bo ci miecznicy to są... To są tacy... Oni są tacy mech. Weźmiemy sobie dwie jednostki włóczników. I w Altdorfie natomiast mamy nowy poziom głównego budynku. Dzięki czemu robimy... Bo tak, tutaj mamy konklawę, stajnie zamkowe i co mamy jeszcze, przepraszam bardzo? W specjalnym budynku. Imperialny pałac. Nie pamiętam, czy to było. Bardzo bym chciał dojść do kirasieru z wyrzutniami granatów. Przezajebista rzecz. I bardzo bym chciał zbudować zbrojownię. Kaplica Simara, to nie. To też nie. Gdzie jest zbrojownia? W sensie to wymaga... Nie ma zbrojowni już? Nie ma zbrojowni? Kiedyś na przykład chociażby gryfy wymagały zbrojowni. Nie jestem fanem ograniczania ilości budynków. Wozy bojowe są mech. Armaty są nawet. Oczywiście najlepsze to są wyrzutnie piekielników. Znaczy wyrzutnie rakiet. Fajerwerków, jak i piekielnik. To jest po prostu niesamowite. Okręt lądowy. Proszę, proszę. Coś nowego jest. A tu mamy dodatkowo czołg parowy z piekielnikiem i czołg parowy. Super. Ale, żeby było po prostu na razie, słuchajcie, postawione to w sposób taki optymalny, budujemy pola i budujemy przędzalnie, rozbudowujemy doły z gliną i w Grumburgu ulepszamy Grumburg, żeby zbudować lepsze zagrody i przydałoby się też przędzalnie na wyższym poziomie. Dobra, technologia opracowana, fajnie. Co możemy zrobić dalej? Zasięg ruchu kampanii 5%, produkcja towarów handlowych 10%, nie jest to na razie do końca potrzebne. Ciągła produkcja. Koszty budowy minus 10 dla wszystkich budynków. Też nie jest to zbyt dobre. Przychody z przemysłu. To jest fajne, jeżeli będziemy mieli dużo tych przędzalni. Czas budowy minus 25 dla wszystkich budynków. To jest dobre. Dochody z budynku, tylko też na późniejszym jakby etapie imperium. Zarządcy koloniami. Wpływy z opłat handlowych. Jak będziemy więcej handlu mieli. Tak, fajne. Koszty budowy minus 25% dla budynków wytwarzających zasoby, takie sobie. Wpływy z portu 10%. Spoko na późniejszym etapie gry. Na razie, słuchajcie, idziemy w takim razie w pociski. Masowa produkcja. Świetnie. I moim zdaniem tutaj będziemy się żegnać, moi drodzy, więc do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam do Patronata i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Zdajcie upust w komentarzach swojemu zadowoleniu bądź niezadowoleniu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hejpa!
Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.